Siemanko, z tej strony Spox 2. Wczoraj na live'ie była konsola PS4 Pro, gdzie klient we własnym zakresie podejmował walkę. Sprzęt był zalany, miała bloda niby, przechodziła na białą. Ja na live'ie co zrobiłem? Wymieniłem transmitter, rezystory, drobnice, kondensatory, gniazdo HDMI, konsola dalej nie dawała obrazu. Jeden z Was napisał, że było zwarcie na pinach od 1 do 3, tam gdzieś zwarcie. Zwróciłem na to uwagę i faktycznie. Szkoda, że wtedy, może pisaliście w komentarzach na tym czacie na żywo, na live'ie. Natomiast ja na to nie popatrzyłem. Idziemy na mikroskop i zobaczcie. Faktycznie jest zwarcie. Dzisiaj zrobimy dwa tematy. Usunę to zwarcie i zmienię transmitter na drugi. Taki, który pochodzi z płyty dawcy, który ma ładne pola lutownicze pod sobą, bo różnie z tym bywa, więc idziemy na minionka i zrobimy sobie szybką wymiankę. No i teraz tak, polutowałem gniazdo HDMI na cynie niskotopliwej. No i kurde, nie wiem, wczoraj zmęczony byłem, bo już godzina 22 coś. No i patrzcie, jak to wygląda. Jest cyna. Jeszcze miernikiem możemy oczywiście sprawdzić, czy będzie piszczało, bo teraz tak, drugi pin w gnieździe HDMI to jest masa. I pytanie, czy pomiędzy masą a trzecim pinem, no bo to będzie o tak można popatrzeć, czy pomiędzy drugim pinem a trzecim jest zwarcie. Trzeci pin idzie do tej cewki. O tutaj. Dobra, pyk i odpalamy brzęczyka. Jeden do masy, drugi do trzeciego pinu. No i kurde, jest zwarcie. Szkoda. Szkoda, że tego nie zauważyłem. Przegapiłem sprawę, także no nic, nie myli się ten, co nie robi nic. Poprawiamy. Pyk, dajemy trochę. No kurde, tam wtedy naprawdę mało musiało zabraknąć. Rzadko się zdarza, ale nie powiem, że w ogóle. O, teraz nie ma zwarcia. Jest pięknie, wystarczyło wtedy tyle zrobić, tyle więcej. I ta konsola może by teraz dała obraz, aczkolwiek nie do końca jestem przekonany, żeby tak faktycznie się zadziało. No ale przemyję. I tak jak wspominałem, wywalam ten transmitter, bo jego piny od spodu nie do końca mi się podobały. Także chod w rękę, temperatura 500, nadmuch 100. Usuwamy dziada. Tylko sobie wyostrzymy ten obraz. Nagrzewamy laminat. I dzisiaj w takim turbo przyspieszeniu zobaczymy, czy będzie lepiej. O, już pływa, bach. Jak jest cyna niskotopliwa, też się człowiekowi chce to robić, lutować, bo to jest moment. Nie musisz nawalać tego transmitera, tego laminatu temperaturami nie wiadomo jakimi. Tylko cyk, myk, pyk i poszło, nie? Także teraz. To jest oryginalna, znaczy oryginalna. Płyta główna dawca. Ten transmitter oczywiście będzie się dłużej nagrzewał. Ale on też w końcu puści. To jest kwestia tam, myślę, 30 sekund nagrzewania. Czyli dookoła okrężne ruchy. I zaraz się podda. Nie rwiemy go na siłę. Czekamy, aż zauważymy, że on delikatnie zaczyna pracować. O, już to się dzieje, pyk, podnosimy, bach, ściągamy. Dobra. Tą płytę zabieramy. Nadmuch zmniejszam, żeby nam było łatwiej wypozycjonować wszystko. Teraz szukamy ostrości. Cyk. Myślę, że będzie. Będzie? W miarę. Trochę pod kątem macie, no ale wybaczcie. Nagrzewam laminat wstępnie. Cyna już pływa. Dalej wali tym rosołem z live'a. Weź to wymyj, żeby tego nie było czuć. No aż dziwne. Zabieramy hota. Czekam, aż układ cokolwiek złapie. Dobra. I w tym momencie trzeba będzie znowu dogrzewać od góry. Dociskamy delikatnie układ. Dogrzewamy hoterem. Jeszcze można topnikiem polać dookoła, żeby te piny lepiej złapały, bo jak co by nie mówić, cyna lubi topnik, nie? I nagrzewamy. Grzeje. No, dawaj Spox, nagrzewaj. I zabieram. I czekam. Przez to, że niskotopliwa jest to cyna, ten materiał,
to czekamy, aż piny zaczną zastygać. Jest punkt wyjścia. Chcemy zrobić to dobrze. Dobra. Gitara. Teraz myjemy laminat i sprawdzamy, czy nie ma zwarcia. Właśnie to jest to, że czasami człowiek się śpieszy i zmęczenie temu towarzyszy, że nie widzimy już pewnych rzeczy. Także czy to live, czy praca codzienna, lepiej się upewnić dwa razy, czy wszystko jest ok, czy nie ma zwarcia, niż montować ten sprzęt do środka, bo na kolejny montaż tracimy znowu czas. Potem rośnie irytacja i tak dalej. Wiadomo, jak to jest. Dobra, myjemy. Zresztą moje dmuchanie. Hoterem sobie to dogrzeję. Ślady topnika zawsze zostają. Trzeba go lepiej umyć, bo topnik w usuwaniu do najprostszych nie należy. A jak chcemy uzyskać takie efekty, wiecie, ładnego, pięknego, lśniącego laminatu, to jest to wyzwanie. Bo to nie jest tak, że nagle ktoś siadł do laminatu, polutował go i wszystko jest takie piękne, nie? Czyściutkie. Zero smug. To jest muskanie ściereczką. To już taki jest, tak jak mamy auto detailing, tak samo na laminacie trzeba nastarać się fest, stracić sporo czasu, żeby układ elegancko siedział, żeby był polutowany i tak dalej. Dobra, szukamy punktu ostrości. Piny teraz lepiej wyglądają. Teraz bierzemy kadłub, a jeszcze gniazdo HDMI, żeby nie było. Sprawdźmy HDMI, czy nie ma tam znowu zwarcia. Usunąłem wtedy, ale teraz wygląda wszystko znośnie. I to będzie krótki materiał. Wkładam płytę do budy, robię test praktyczny i sprawdzam. Jak zadziała, fajnie. Jak nie zadziała, zostawiam płytę na bok. Będę musiał od niej psychicznie troszeczkę odpocząć. Bo czasami z naprawami generalnie jest tak, że czegoś nie widzisz, bo siedzisz przy płycie 3 godziny, 4 godziny i nie znajdziesz tego. Czasami bezpieczniej, lepiej dla samego siebie jest zrobić tak, że odłożyć taką płytę na dzień i podejść do niej następnego dnia i wtedy cyk, od razu to pójdzie z buta. Także w tym wypadku tutaj też tak może być, aczkolwiek zawsze jest szansa, że w tym wypadku sprzęt zadziała. Więc wiecie, o co chodzi. Trzeba liczyć, że będzie lepiej. Jak będzie? Nie wiem. Nie wiem, mi się nie domyślam. Czy domyślam się, że ta konsola i tak nie da obrazu, ale próbujmy, walczmy. Trzeba walczyć o to, żeby sprzęt działał. Żeby działał, żeby nie było tylu elektrośmieci i żeby nasze kieszenie nie cierpiały, bo jakby nie patrzeć, koszty naprawy jakiejś takiej konsoli z taką usterką, to liczmy, że to jest 400 zł z gwarancją, nie? Więc dużo, niedużo, opłaca się. Opłaca się to robić serwisantowi, opłaca się to naprawić klientowi, ale z kolei kupić taką konsolę drugą, sprawną, 1000 zł minimum. Ale co jest problemem? Bo każdy powie, ty po co to naprawiać? Problemem jest to, że kupujesz kota w worku, bo nie znasz przebiegu sprzętu. Może konsola przepracowała od nowości 1000 godzin, a równie dobrze może mieć przepracowanych 20 tysięcy godzin i my wtedy nie znamy stanu technicznego tej płyty głównej. Bo równie dobrze mógł ktoś rozebrać konsolę, mógł ją wyczyścić w środku, więc ją odświeżył. Ale to, ile miała godzin narąbane, nie dowiemy się. Ratunkiem z opresji jest dysk twardy i odczyt jego smartu, o ile dysk był oryginalny. Bo jeżeli ktoś dysk zmienił, to nie wiem, czy w PS4 da się z Syskonu odczytać czas pracy konsoli. Jeżeli macie taką wiedzę, napiszcie w komentarzu, czy z niego da się odczytać informacje odnośnie ilości przepracowanych godzin od nowości. Teraz tak, dysk twardy tej konsoli podpinam. Zobaczymy. To jest ciekawe, czy to ruszy, czy nie ruszy. Jeszcze zasilacz, to dobra, na razie odwrotnie. Najpierw zasilacz. Zasilacz jest z tej strony. Pyk. Także mamy ujęcie od góry, nie to, blat. Także zasilacz sobie znowu podłączę. Pamiętajcie, że jeżeli wpinacie zasilacz, zwracajcie uwagę na wtyczkę, bo to się lubi wyrywać.
wyrywa się w oczach, więc bądźcie tutaj ultra ostrożni, bo doskonale sobie zdaję sprawę z tego, że wiele osób, oglądając właśnie moje treści i innych twórców na YouTubie, sami później podejmują wyzwania, prawda? Więc no to na plus. Trzeba próbować kombinować. No i trzeba walczyć o lepsze jutro. Nie ma nic lepszego niż naprawienie sprzętu we własnym zakresie. Tylko teraz tak, w tą stronę konsola. Zobaczymy, czy da obraz, czy nie. Jakby dała obraz, to bym się mile zaskoczył. Wtedy będę miał to, wtedy tak realnie taki niesmak prawdziwy. Wiecie dlaczego? Bo ona mogła na live zatrybić. A sporo ludzi oglądało mnie na żywo. Więc patrzymy, czekamy chwilę. Dobra, minionek na bok. Odpalamy. 3, 2, 1, go. Wentylator kręci. Czekamy na prawy dolny róg. Albo się zapali niebieska diod... Zapala się, nie wierzę. Dała obraz. Ja nie mogę. Nie wierzę. Muszę do Mietka zapukać. Patrz, dała obraz. Czajcie? Masakra. Masakra. Nie wierzę w to. Ja pierdzielę. Szok. Szok i niedowierzanie. Nawet tutaj pada nie mam. Nie będę dawał dalej. I teraz jest zawsze pytanie. Co się wtedy schrzaniło? Bo przez 3/4 live'a było lutowanie, mycie, podmiana komponentów. Na samym końcu wkurzyłem się i mówię, wymieniam gniazdo. Więc albo pierwotny transmitter był walnięty, potem ja stawiłem mój i źle go zalutowałem, aczkolwiek piny dobrze trzymały. Więc wychodzi na to, że koniec końców to była wina gniazda HDMI. Kurde. Szok. 12 minut nagrywam, widzicie to? W 12 minut nagle teraz rozwiała się ta wątpliwość, co było walnięte. No i ja się kręcę. Szok, szok, szok. Nie wierzę. No to słuchajcie, co tu dużo mówić. Mamy godzinę 11:30, piątek, piąteczek, piątunio. Zaraz wrzucam ten materiał na ten drugi kanał poboczny. Podlinkowuję go do Wielkiego Elektronika, jako tam do tego live'a. Będzie w zasadzie takie podsumowanie w dodatkowym materiale. Słuchajcie, jeżeli możecie, łapa w górę, łapa w dół, napiszcie komentarz, jak dbacie o wasze konsole. Czy jeżeli kupujecie jakąś konsolę, zastanawiacie się na temat tego, że można odczytać z dysku twardego Smart i poznać przebieg konsoli, o ile właściciel nie wymienił tego dysku? Sprawdzacie takie rzeczy, czy jednak wolicie nie wiedzieć? Do sprawdzania Smarta i tak dalej na kompie macie program Crystal Disk Info, a do dysku twardego i jego odczytów HD Tune. Takie dwie aplikacje, których my używamy od wielu lat, są sprawdzone, polecane, działają. Także co jeszcze? Komentarz, napiszcie komentarz. Kurde, to fajnie, fajnie, że zadziałała, jednakże szkoda, że live się w ten sposób nie skończył. Do następnego. Heja. Kurde.